Dzień dobry. Dobry wieczór. Miło Cię widzieć. Hej. Zwykle opowiadam o książkach, ale co to, tylko książki? Mnóstwo jest fascynujących tematów ze świata jogi i wielu niesamowitych ludzi oraz bogów. Dlatego będę opowiadać o książkach, ale i o ciekawostkach i w ogóle o tym, co fascynujące w jogowym uniwersum. Jeśli interesują Cię takie opowieści, proszę o subskrypcję. Tam po prawej pod filmem to czerwone okienko, no wiesz, z dzwoneczkiem. A, dzwoneczek też kliknij. Mnie to pomoże, bo jestem młodym kanałem i nie jest mi łatwo dotrzeć do widzów. A Ty dzięki subskrypcji zobaczysz moje kolejne filmy. Spotkamy się przy nowych odcinkach. Dzisiaj o Wandzie Dynowskiej, zwanej Uma Devi, czyli świetlista dusza. O, świetlista, tak. To imię nadał jej Mahatma Gandhi. Miała jeszcze tybetańskie imię, Tenzin Chodon. Powierniczka Piłsudskiego, przyjaciółka Mahatmy Gandhiego, przybrana matka Dalai Lamy, poetka, tłumaczka, działaczka, kobieta o wielkiej mocy. To ona przekonała premiera Indii Nehru do przyjęcia uchodźców z Tybetu. I to ona dbała o Polaków, którzy przybyli do Indii z armią Andersa. Warto ją poznać. Urodziła się w roku 1888 w domu otwartym, żywym artystycznie i intelektualnie, w którym pielęgnowano tradycje patriotyczne. Bywał tu m.in. Witkacy. Wyobrażam sobie te dyskusje, żarty, te podwieczorki na ganku z poezją czy wieczory z muzyką. Chociaż ludzie we wsi gadali, że to dwór nawiedzony, bo matka Wandzi podobno widywała duchy i miała zdolności jasnowidzenia. Zresztą Wanda odziedziczyła po niej ten dar i w 1969 roku przypowiedziała Karolowi Wojtyle, że będzie pierwszym słowiańskim papieżem. Serio. Wanda już jako nastolatka była głęboko przekonana o prawdziwości reinkarnacji. Zresztą później napisała o tym książkę – Czy tylko raz żyjemy na ziemi? Wykazywała w niej, że nawet Jezus potwierdzał istnienie reinkarnacji. Podobnie twierdził Paramahansa Yogananda w autobiografii Jogina. Chłopi gadali, że dwór Dynowskich jest nawiedzony, ale i ziemianie mieli o czym gadać. Dziewczyna jak jakaś prostaczka chodziła pracować w polu, zadawała się z pospólstwem, na tańce do chłopów chodziła, a z matką, która miała wiedzę medyczną, chodziła do chat chłopskich leczyć. Kochała młodzieńca z sąsiedniego majątku, szczęsnego. Szczęsny. Dla idealistki mężczyzna doskonały. W czasie rewolucji bandziory wpadły na dwór i na oczach Szczęsnego spaliły żywcem ojca. Kiedy kilka dni później zostali pojmani i Szczęsnego poproszono o zidentyfikowanie oprawców, on ich nie wydał. Zemsta to było dla niego coś poniżej godności. Dla Wandy to był piękny dowód, że Szczęsny jest mężczyzną dla niej. Niestety los był innego zdania. Szczęsny okazał się nieszczęsny i zginął w wojnie z bolszewikami. Znowu ten romantyczny zryw. Sam się zgłosił na niebezpieczną misję. Wyobrażam sobie jej cierpienie. Wanda nie związała się na poważnie już z żadnym mężczyzną. W czasie studiów interesowała się teozofią, podobnie jak Indra Devi, niemal jej rówieśniczka. W Paryżu poznała Krishnamurtiego i pozostawała z nim w przyjaźni przez wiele lat. A od Anny Besant zdobyła zgodę na utworzenie polskiego oddziału Towarzystwa Teozoficznego. Towarzystwo Teozoficzne cieszyło się popularnością na przełomie XIX i XX wieku. W towarzystwie uznawano, że istnieje jedna jakość ponad podziałami kulturowymi czy religijnymi. Mottem teozofów było: nie ma religii wyższej niż prawda. Oprócz zainteresowań ezoterycznych łączyły ich postępowe idee braterstwa i jedności wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, oraz idee feministyczne. Wanda popierała Piłsudskiego, była częstym gościem w Belwederze, nazywano ją teozofką Piłsudskiego. Po śmierci marszałka jesienią 1935 roku wyjechała do Indii, do ashramu Ramany Maharishiego. Była pod wielkim wrażeniem jego nauk. W Indiach zaprzyjaźniła się z Mahatmą Gandhi. Mahatma Gandhi zwracał się do niej Shri. W Indiach tak tytułuje się osoby szczególnie szanowane, świętych.
Gandhi mówił o niej: jesteś jedną z nas. I to on nadał Wandzie imię Uma Devi. Wanda zaangażowała się w działania ruchu niepodległościowego Indii. Brała udział w antybrytyjskich demonstracjach, głodówkach. Przemawiała o znaczeniu wolności. Jako Polka urodzona pod zaborami, czuła się do tego szczególnie uprawniona. W 1944 roku utworzyła Bibliotekę Polsko-Indyjską. Tłumaczyła na język polski dzieła tradycji indyjskiej, na przykład Bhagavad Gita, a na język angielski dzieła polskie, na przykład Kochanowskiego, Mickiewicza, Konopnicką czy Sienkiewicza. Podczas pracy dla konsulatu polskiego w Bombaju odkładała 3/4 swoich zarobków i te oszczędności były kapitałem początkowym Biblioteki Polsko-Indyjskiej. W sumie biblioteka wydała około 100 tłumaczeń. Na razie mam tylko jedną książkę Biblioteki Polsko-Indyjskiej. Wybór tłumaczeń z 64 roku. Taka piękna okładka, tłoczona jak ze skóry węża. Mottem Dynowskiej było pokazać duszę Polski Indiom i pokazać duszę Indii Polakom. Oto jeden z głównych celów mego wieloletniego przebywania w Indiach, mawiała. Organizowała pomoc dla Polaków, którzy z armią Andersa z ZSRR przez Iran dotarli do Indii. Stworzyła polski zespół taneczny, który jeździł po Indiach z występami. A w latach 60. zaangażowała się w pomoc Tybetańczykom uciekającym do Indii przed wojskami komunistycznych Chin. To ona przekonała premiera Nehru do przyjęcia uciekinierów. Pomagała organizować w Indiach tybetańskie szkoły i wioski dziecięce. Jej tybetańscy wychowankowi nazywali ją Amą, czyli mamą. Dalai Lama, będąc w Polsce, powiedział: gdy w latach 50. znalazłem się na uchodźstwie, poznałem dwoje wspaniałych Polaków. Chodziło mu o Dynowską i Maurycego Frydmana, który z nią współpracował. Ta kobieta, Polka, była dla mnie jak przybrana matka. To dzięki niej zostałem wegetarianinem. Jeszcze dodał, że Brytyjczycy szpiegowali ją za działalność na rzecz Indii, a służby PRL miały ją za francuskiego szpiega. Tym rządom to tylko jedno w głowie – szpiegowanie. Zrobiła zaślubiny Polski z Indiami i wlała do morskiego oka wodę z Gangesu. Głosiła też w Indiach sławę czakramu na Bawelu. W roku 1970 zaczęła chorować. Nigdy nie dbała o siebie, zresztą swoje ciało nazywała psem. Jak wspomina jej przyjaciółka, Wanda mówiła, że ciało to suknia, która jest przywiązana do niej, ale ona do tej sukni nie jest przywiązana. W marcu 1971 roku uznała, że już, wystarczy tego dobrego. Wzięła udział w mszy katolickiej, odebrała ostatnie namaszczenie, a potem usiadła w pozycji lotosu i tak w czasie medytacji umarła. Jej ciało zostało skremowane, a Tybetańczycy zbudowali ku pamięci Tenzin Chodon, jak ją nazywali, stupę. Nie zobaczymy zdjęć Uma Devi, jak stoi na rękach czy wykręca się w Marichyasanie. Jej wkład w świat jogi jest inny. Uma Devi łączyła, a przecież łączenie to idea jogi. Łączyła wschód i zachód, tak dalekie sobie kultury, łączyła Polskę i Indie, nawet morskie oko i Ganges. Oba kraje uznawała za swoją ojczyznę. Nigdy nie wyrzekła się miłości do Polski, ale pokochała też Indię. Pokazała, że patriotyzm ma się nijak do nacjonalizmu. Była patriotką. Kiedy wybuchła II wojna światowa, próbowała się dostać do Polski, żeby walczyć. A jednak jej przykład mówi, że miłość do własnego kraju nie wyklucza miłości do innych krajów i że patriotyzm to przede wszystkim praca dla dobra swojego narodu, jego wizerunku w świecie, jego spuścizny. Dla Wincentego Lutosławskiego joga była wsparciem w dążeniach patriotycznych Polaków, bo miała pomóc stworzyć nowego, lepszego człowieka – Polaka. Uma Devi łączyła też chrześcijaństwo i hinduizm. Dla niej te religie się nie wykluczały i to pokazał jej moment śmierci. Odebrała sakramenty kościelne i umarła w medytacji. Pisała: jeśli spojrzymy na kwiaty, lotos, róże, fiołek, czyż możemy powiedzieć, iż jeden jest od drugiego piękniejszym? Czyż nie są one wszystkie wypełnieniem najwyższej tęsknoty rośliny, gdy marzy o swojej przyszłości?
Tak samo i w szerokich dziedzinach myśli i z wielkimi religiami świata nie można powiedzieć, że jedna do drugiej jest wspanialsza. Różne kwiaty mają w sobie ideę rośliny, tylko wyrażają ją w inny sposób. Jeśli spojrzysz na to, co jest głębiej, co jest pod różnym kształtem liści czy płatków, zrozumiesz, że wszystko to jedność. Docieraj do sedna, do głębi, nie ślizgaj się po powierzchni. Joginie, słowem nie bądź powierzchowny. Wanda Dynowska, Uma Devi, Tenzin Chodon. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Zapraszam też na mój blog Yoga na stronie.